Szanowni Państwo, teraz nasz gość specjalny, znakomity językoznawca i leksykograf, dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu słowników, podręczników i monografii, profesor Mirosław Bańko. Zapraszam, panie profesorze. A będziemy rozmawiali o języku polskim do zadań specjalnych. Proszę, panie profesorze, każdy z nas ma odrębną kanapę. Ten mikrofon już powinien działać. Staram się zapanować nad mikrofonem, ale chyba słychać go. Na początek najlepszy jest soczysty przykład z życia wzięty, na dodatek aktualny, podczas organizacji naszej konferencji w ramach kontaktów, rzekłbym, ze środowiskiem hotelarskim. Poznaliśmy nowe słowo niedojazd. Otóż niedojazd jest to osoba, która miała zarezerwowany, panie profesorze, pokój w hotelu, ale z niego nie skorzysta, bo nie dojechała. Dla biznesu hotelarskiego to oczywiście bardzo ważne słowo, przekładające się w prosty sposób na prowadzenie tegoż biznesu. Ale ja myślę, że to nawet jest złota żyła dla biznesu hotelarskiego, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, kiedy niedojazd rezerwuje pokój na cały tydzień w ofercie bezzwrotnej, prawda? Bieda, krótko mówiąc. Ja chciałem zapytać pana, to w liczbie mnogiej, to jacy oni są? To są te... Niedojazdy, myślę, że niedojazdy, ponieważ menedżer pyta recepcjonistki, ile masz niedojazdów? No to nie rozstrzyga, ale mianownik jest ważny, że te, a nie ci, prawda? To też zdradza trochę stosunek hotelarzy do tych ludzi. Tacy jacyś naiwniacy, prawda? I powiem państwu jeszcze, z czym mi się kojarzy ten niedojazd. Nie dojdą oczywiście, ale nie na zasadzie tylko, no ten niedojazd nie dojechał, tak? A niedojda nie doszedł. I to... Chętnie bym się panu zrewanżował jakimś przykładem. Proszę bardzo. Bo jak już doszliśmy do tego, że ten niedojazd to jest takim rodzajem nieudacznika, właściwie frajera z punktu widzenia hotelarzy, to chcę się zrewanżować historią o frajerze, tak? Dlatego, że, bo my tu, dlaczego my to robimy? Bo w gruncie rzeczy zaczęliśmy mówić o zróżnicowaniu języków. Przykład pana redaktora dotyczył odmiany hotelarskiej. Mój też będzie dotyczyć zróżnicowania języków, chociaż na trochę innej płaszczyźnie. Otóż frajer nie zawsze znaczył to, co teraz znaczy. I posłużę się przykładem z Kwiatów Polskich Tuwima. Tam jest ten taki znany przykład o bzie polskim, gdzie poeta mówi, że szofer nim bzem stroił swą taksówkę, wioząc frajerów na majówkę. Na Bielany ich wiózł. No, ale pytanie, kogo on wiózł właściwie? Jakich frajerów? Zwłaszcza, że to dojazdy. No. Czyli pięknie to. On wiózł po prostu młodych, nieżonatych mężczyzn. Z niemieckiego chyba, tak? Fraj. No, wolnych, ludzi wolnych. Wolnego stanu cywilnego. A ciąg dalszy jest ciekawy, bo tam w niewielkiej odległości pojawia się frajer ponownie, ale w takim współczesnym znaczeniu. To, czy szofer jechał z fasonem, tak jak jechali bezpułaskie, fordziak w latarnię wyrżnął z trzaskiem, potem wyrósł jak z podziemi policjant. Szofer zaczął się tłumaczyć i chciał całą winę na bez zwalić, że ten bez niby go tak zamroczył. A ja nie frajer, powiedział policjant, i pan nie weźmiesz mnie na bajer. I to jest ten frajer we współczesnym znaczeniu, który w polszczyźnie przetrwał, w języku ogólnym, a to wcześniejsze było w XIX-wiecznych słownikach było, dzisiaj się zachowało chyba tylko gdzieś w gwarach ludowych czy miejskich, pewnie Tuwim znał to z gwary, nie wiem, warszawskiej czy łódzkiej. No i a w gwarach ludowych mogło jeszcze przetrwać. Pamiętam z pewnej piosenki góralskiej frajereczkę. Frajereczka, co to jest frajereczka? No, panieneczka chyba, tak? Panieneczka dosłownie, tak. To tutaj możliwy jest jeszcze wpływ słowacki, tak? Bo to była piosenka z Gwary Podhalańskiej, w słowackim, w czeskim frajer, frajerka jeszcze funkcjonują w takim starszym znaczeniu. Także różne są te wymiary zróżnicowania języka, tak? Jak widać, terytorialny się na to nakłada, środowiskowy oczywiście, zawodowy,
generacyjny jeszcze. Inaczej mówią młodzi, inaczej starsi, bo młodzi chcą się różnić od pokolenia swoich dziadków i rodziców. Panie profesorze, przechodząc od konkretnych przykładów, weźmy byka za rogi. Zmierzmy się z tematem naszego spotkania. Ja niestety wielokrotnie dziś będę musiał się bić w piersi jako dziennikarz. My dziennikarze między innymi oczywiście nadużywamy wielkich emocjonalnych sformułowań, a słowo specjalny pojawia się w mediach bez przerwy, a zatem pana profesora jako gościa specjalnego i wybitnego specjalistę prosiłbym o specjalne wyjaśnienie dla naszych specjalnych gości, czym może być ów język do zadań specjalnych. Moje pierwsze skojarzenie z nazwą tej konferencji to była jakaś misja specjalna i zadałem sobie tylko pytanie, czy będziemy musieli tak wspinać się po ścianach albo skakać w przepaść. Mam nadzieję, że nie, że aż tak nie. Można wziąć, znaczy podejść do tego tematu inaczej. Rzeczywiście są języki albo odmiany języka, które się lepiej od innych nadają do pewnych celów, prawda? W XIX wieku, aż właściwie do II wojny światowej, francuski funkcjonował jako język dyplomacji. Jeśli jacyś dyplomaci nie mieli innego języka wspólnego, to rozumiało się, że będą rozmawiać po francusku. I to jest taki właściwie fakt obiektywny, natomiast może trochę bardziej ze sfery subiektywnych przekonań, wyobrażeń i pochodzi to, że włoski uważano za idealne do arii operowych. Tak? Właściwie przez długi czas dominował pogląd, że w innym języku to się nie da śpiewać w operze. No ale jak widać się dało i w XIX wieku zaczęły powstawać opery w różnych językach narodowych. Nie znano wtedy hawajskiego, bo hawajski ma taką szczególną strukturę, otwarte sylaby. Coca-Cola mogłaby być słowem hawajskim, prawda? Więc gdyby wtedy hawajski był znany, gdyby ktoś napisał operę po hawajsku, to może by powstał pogląd, że to jest język idealny, jeszcze lepszy od włoszczyzny do śpiewania oper. No a to samo dotyczy języka, jednego języka, tak? Jednego języka i jego odmian. Są odmiany, które się lepiej nadają do pewnych celów, inne się nadają gorzej. Może przykład jakiś podać. Panie profesorze, to moglibyśmy mnożyć oczywiście język niemiecki jako język filozofii, bo umożliwia tworzenie nowych słów, zlepiając kolejne rzeczowniki. Ale czy język polski, bo to jest temat tego naszego krótkiego spotkania na kanapach, czy język polski nadaje się do czegoś w sposób szczególny? Bardziej od innych. To ryzykownie byłoby takie tezy dzisiaj głosić, że są języki absolutnie lepsze od innych albo absolutnie gorsze. Ale ja może do odmian jeszcze przejdę, bo taki mi się przykład przypomniał. Pewien młody człowiek w mojej rodzinie dostał wezwanie do zasadniczej służby wojskowej. No i musiał się nauczyć języka żołnierskiego. To wbrew pozorom to nie jest tak, żeby ten język obfitował jakoś szczególnie w terminologię z zakresu, nie wiem, uzbrojenia, tylko to, co na pierwszy rzut oka widać, słychać, tak? To jest obecność wyrazów na K i H w co drugim zdaniu. I o co mi chodzi? Tenże młody człowiek wracał na przepustce do domu i z mamą rozmawiał, nie używając wulgaryzmów, a potem wracał do swojej jednostki i zaczynał mówić po żołniersku. I to jest dobry przykład tego, jak my się zachowujemy właściwie na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Może nie zawsze różnice są tak wyraźne jak tutaj, ale my wszyscy na dobrą sprawę mówimy różnymi językami. W zależności od sytuacji dobieramy takich lub innych słów. To w niektórych krajach to jest jeszcze wyrazistsze. To na przykład profesor uniwersytecki w Niemczech wraca po pracy do domu i zaczyna z żoną rozmawiać dialektem. To w Polsce to jest niewyobrażalne, ponieważ nam zawsze dialekty się wydawały gorszą odmianą języka, a w okresie PRL jeszcze władze włożyły dużo wysiłków w to, żeby je obrzydzić i wytępić. Ale rozumiem, że w pewnym sensie język specjalny ma nam pomagać w określonych okolicznościach. Prowadziłem kiedyś konferencję z kolei związaną z biurami podróży i padło tam następujące zdanie. Naszym priorytetem jest dywersyfikacja i tutaj destynacji. Nie można użyć innego określenia, jak naszym priorytetem jest dywersyfikacja destynacji. Jak to się panu profesorowi podoba? Mnie się każde z tych słów bardzo podoba, ale może nie wszystkie trzy naraz.
Ogólnie biorąc, to myślę, że nie mają większego sensu takie tyrady wytaczane przeciwko różnym wyrazom zapożyczonym, zwłaszcza, że w sytuacji, w której one zaczynają być krytykowane przez językoznawców, są już na tyle upowszechnione, że widać, że komuś są potrzebne, tak? Ktoś ich potrzebuje, ktoś ich używa. Nie warto walczyć z wyrazami obcymi jako elementami słownictwa, natomiast oczywiście wolno nam krytykować nieudane użycia tych wyrazów, jak choćby w tej wypowiedzi. No my, mam nadzieję, że ona nie jest autentyczna, jest tylko autentyczna. Tak. Aha, no więc nawet. Nie jest zmyślona na potrzeby naszej rozmowy. No, ktoś, z życia wzięte, panie profesorze. Ktoś chyba chciał sobie dodać powagi, prestiżu, bo tak między innymi są wyrazy obce kojarzone jako takie, które dodają nam prestiżu. Aż się boję w tym miejscu zadać to pytanie, a na uczelniach się to nie zdarza? No, Boże, a czy nazwa uniwersytet nie brzmi lepiej niż wszechnica? Pewien polski językoznawca, Zenon Klemensiewicz, go nazywał maniakalnym purystą, mam na myśli Jacka Przybylskiego, profesora Akademii Krakowskiej. Wymyślił wszechnicę po to, żeby wyrugować z polszczyzny uniwersytet, tak? Bo to był taki okres, kiedy starano się tworzyć polską terminologię naukową i co on jeszcze wymyślił? Bibliotekę chciał usunąć i książnicę wymyślił. No i proszę popatrzeć, że te wyrazy i te, które chciał wyrzucić i te, które wymyślił na ich miejsce są, funkcjonują w polszczyźnie w trochę innych znaczeniach, bo te znaczenia się rozeszły, czyli w sumie purysta paradoksalnie wzbogacił język zamiast zubożyć go, te wyrazy obce, które mu się nie podobały. Ale to w takim razie złapię pana profesora za słowo. Maniakalny purysta. Aha. Maniakalni puryści to zagrożenie dla języka? No to sformułowanie w ustach Zenona Klemensiewicza na pewno nie było komplementem. Ja osobiście nie przepadam za puryzmem, ale widzę, że wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy purystami. Także dobrze panować nad własną niechęcią i nie popadać w skrajność. Natomiast no, do pewnego stopnia wątpliwości, wahania co do języków obcych są uzasadnione, chyba nawet na poziomie psychologicznym, bo pamiętam takie eksperymenty, czy nie to, żebym je przeprowadzał, bo nie jestem psychologiem, ale czytałem o takich eksperymentach, które wskazywały, że słowo obce w inny sposób jest percypowane niż rodzime. Między innymi może kojarzyć się z większym ryzykiem. Proszono uczestników pewnego eksperymentu o to, by ocenili, kiedy jazda na, jak to się po polsku nazywa, kolejka górska, tak? Bo tam roller coaster był w oryginale. Kiedy jazda taką kolejką górską jest bardziej ekscytująca, więc wiąże się z większym ryzykiem. W jednej grupie badawczej podano słowo takie znajomo brzmiące dla użytkowników języka angielskiego, w innej brzmiące nieznajomo. No i zdecydowana większość orzekła, że ryzyko większe, a więc frajda większa, prawda, wtedy, kiedy nazwa obca. No to jest akurat przykład na takie ryzyko pożądane, ale też i w innym eksperymencie pokazano, że ryzyka niepożądane też korelują z użyciem nazwy obcej. Ale tu pojawia się coś jeszcze i znowu zaczerpnę ze źródła własnego dziennikarskiego życia, panie profesorze, lekko zatrutego, ale cóż. Otóż na zebraniu redakcyjnym omawiany jest program i pada następujące sformułowanie. W tym programie potrzeba więcej akszynu i emocu. Teraz powiem państwu szczerze, słowa akszyn bym nie bronił. Natomiast w słowie emoc jest coś ujmującego, bo to nie jest po prostu emocja. Emoc ma w sobie coś brutalnego, rewolwerowego, naturalistycznego. Generalnie rzecz biorąc, wstyd się przyznać, panie profesorze, ale nie mam innego wyjścia, na uczelni, na uniwersytecie nie wolno kłamać, jak na spowiedzi. Zrozumieliśmy, o co chodzi. Tak, czy owak, dziękuję za objaśnienie. Upewniłem się, że rozumiałem nie najgorzej. Emoc należy do licznej grupy skróceń, które powstają spontanicznie w polszczyźnie. One na ogół wyrażają taką postawę luzu, która teraz jest modna. Spoko to brzmi, prawda, tak luźno i czujemy się dobrze z tym. To obniża stopień oficjalności komunikacji.
No w tym przykładzie powiedział Pan, że emoc to jest brutalne, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Więc nie soczyste, aha. Brutalne, naturalistyczne, lepiej, no, rewolwerowe. To właściwie samo to słowo, które samo siebie wyraża, bo ono mówi o emocjach, tak? No to emoc, no to jest coś innego, to jest tak. No dobrze jest panować nad słowami, między innymi w taki sposób, by nadawać im odpowiedni kształt. Jesteśmy wszyscy panami, powinniśmy być panami języka, którego używamy. A co by musiało się wydarzyć, aby słowo emoc znalazło się w jednym? I od razu pytanie, w jakim słowniku przygotowywanym przez pana profesora? Co, że do jakichś targów doszliśmy teraz, tak? Dobrze, odpowiem serio. Współredagujemy, znaczy ja współredaguję z doktorantami, studentami uniwersytetu taki słownik neologizmów, który jest zasilany przez internautów, więc można poprosić któregoś, żeby nadesłał emoc i prawdopodobnie słowo trafi, jeśli zostanie, jeśli stwierdzimy, że miało dostatecznie dużą liczbę wystąpień w różnych źródłach. No bo tradycyjnie to leksykograf postępuje tak, że włącza słowo do słownika, a zanim włączy je do słownika, no to do jakiejś kartoteki czy jakiejś bazy danych, pod warunkiem, że stwierdzi, że wystąpiło wystarczająco wiele razy w wystarczająco wielu źródłach, w ciągu wystarczająco długiego czasu, tak? A wszystko zależy od tego, co znaczy wystarczająco, bo to różnie bywa w różnych wydawnictwach i u różnych autorów. Także trochę ten emoc chyba się musi ucukrować jeszcze, zanim trafi do słownika, myślę. A z reguły ile trwa taki proces? Z reguły to niestety jest niedobrze, dlatego że leksykografia znalazła się w kryzysie i papierowe słowniki właściwie przestały istnieć, a elektroniczne owszem, ale to są często słowniki amatorskie. To jest głębszy problem, o którym chyba nie można teraz mówić, ale ten problem narodził się gdzieś w połowie ubiegłej dekady. I niestety, ale zapóźnienia w rejestracji nowych wyrazów są widoczne, tak? Także w słownikach wydawanych przez poważnych wydawców. Panie profesorze, a inny przykład wykorzystywania języka, wykorzystywania polszczyzny do zadań specjalnych? Powiedziałbym wprost, manipulacje, których często uczyć można się na różnych szkoleniach dla sprzedawców, marketingowców, także dla dziennikarzy. One mają bardzo często postać subtelną. Pani minister dodaje dla polityków oczywiście też. One mają często postać bardzo subtelną, bo taka łopatologiczna, prymitywna manipulacja jest łatwa do zdemaskowania. Kiedy prowadzę zajęcia ze studentami pierwszego roku dziennikarstwa, daję im zawsze na początek jedno proste ćwiczenie. Mają sobie wyobrazić, że przyszli na konferencję prasową ministra finansów i na tej konferencji minister powiedział, deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie około 45 miliardów złotych. Dokładnie, dosłownie cytują słowa ministra w gazecie, zamykają cudzysłów, a następnie dopowiedziane jest, powiedział minister finansów. W miejsce czasownika powiedział, mają potem studenci znaleźć 60 różnych zamienników. Pierwsza reakcja, ola Boga, nie da się, ale potem okazuje się, że to bardzo proste. Ten słownik języka polskiego wgrany jest na mózgowe serwery i nie ma żadnego kłopotu, żeby 60 takich zamienników w krótkim czasie odnaleźć. Ale wtedy studenci uświadamiają sobie, jak bardzo zmienia się odbiór tych prostych słów ministra finansów, bo chociażby istnieje subtelna, acz znacząca różnica między wyliczył a oszacował. Proszę zwrócić uwagę, że zmienia to, rzekłbym, zabarwienie informacji, a nawet nasz stosunek, naszą opinię o samym ministrze. Moja ulubiona manipulacja stosowana przez media to przyznał. Jakże niedaleko od przyznał się. Ale oczywiście można manipulować w przeciwnym kierunku. Bardzo częsty przykład przywoływany przeze mnie na zajęciach ze studentami. Trudno, żeby w mediach używano w całości
pełnej nazwy budzącej kontrowersje ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Proszę zauważyć, że niektóre media konsekwentnie piszą ustawa aborcyjna, a inne ustawa antyaborcyjna. Bardzo, bardzo konsekwentnie. Jak się przed takimi manipulacjami bronić, panie profesorze? Może coś na poziomie edukacji i to szkolnej powinniśmy zrobić? Przede wszystkim myślę, że trzeba wiedzieć o tym, że możemy stać się przedmiotem manipulacji. Po drugie, starać się musimy wmyśleć w intencje tego, kto do nas mówi. To właściwie to nie powinno być trudne, dlatego że cała nasza praca jako użytkowników języka polega na wyrażaniu intencji i odgadywaniu cudzych intencji. Więc jesteśmy chyba dobrze przygotowani do tego. Słuchać uważnie, słuchać i nie tylko słuchać, ale i patrzeć, myślę. Oto może skupię się na tych sygnałach pozawerbalnych i parawerbalnych, bo one są istotne. Jeżeli ktoś mówiąc do nas ucieka z wzrokiem w podłogę, w sufit, w ścianę, to nie musi znaczyć, że mówi nieszczerze, że coś przed nami ukrywa. Ale jeżeli znamy tę osobę z innych sytuacji, w której tego nie robiła, to powstaje pytanie, co takiego ją skłania, by uciekać wzrokiem w podłogę. No, podobno to jest tak, że podłoga dostarcza mniej bodźców wzrokowych, tak? Tam się nic nie dzieje. W związku z tym łatwiej nam zapanować nad tym, co mówimy, kiedy nie rozpraszamy się dodatkowo patrzeniem i obserwowaniem czegoś. Na przykład, kiedy ja teraz patrzę na audytorium, no to jakoś to angażuje jeszcze pewne komórki w mojej głowie dodatkowo. Jeżeli ktoś ucieka ze wzrokiem, to być może ma coś do ukrycia, być może sobie postanowił, że będzie mówił nieprawdę i bardzo teraz uważa, żeby przypadkiem prawdy nie powiedzieć, dlatego jest taki na tym skupiony i woli nie patrzeć, aby się nie rozpraszać. A inny przykład, no jeżeli ktoś robi coś takiego wokół ust, to też może różne rzeczy znaczyć, ale to często jest taki gest bezwiedny, którym staramy się, tak jakbyśmy chcieli schować te słowa, które się nam z ust wydobywają, bo może one są niewłaściwe i wiemy o tym, nawet jeśli się zdecydowaliśmy je wypowiedzieć. Słowem, mówię o gestach, to już sygnały intonacyjne można by wymienić, mówię o gestach, o postawach ciała, o intonacji, o czymś, nad czym trudno zapanować, bo mówca może sobie postanowić, że wprowadzi słuchacza w błąd, mówiąc półprawdy, niecałe prawdy, ale o wiele trudniej zapanować nad mimiką, nad spojrzeniem, nad mową ciała. I jeżeli jedno drugiemu przeczy, to dobrze się zastanówmy, czy wierzyć słowu, czy tym pozostałym sygnałom. Większość ludzi, bo to też było badane, wierzy wtedy właśnie nie słowu, tylko temu, co ciało mówi. I to jest chyba dobre. To bardzo istotne, między innymi w sztuce uwaga podrywania. Bohater słynnego serialu Tulipan podobno prowadzi własną szkołę, gdzie uczy już po wyjściu z więzienia, jak można oddziaływać na emocje drugiej strony. Nie wiem, czy korzysta, ale na pewno bym polecał z pańskiego słownika, panie profesorze, słownik afektonimów. Ma pan takie dzieło na koncie. Ale to jest tylko połowa prawdy, co pan powiedział teraz, bo druga połowa i to właśnie ta pierwsza połowa to są, o ile pamiętam, czułe słówka, prawda? I tytuł tego słownika, taki właśnie dwuczęściowy, to jest przykład tego, jak wydawcy się zmagają z pewnym dylematem, który polega na tym, wydawcy słowników, że z jednej strony chcą pokazać, że są profesjonalni i akademiccy, a z drugiej strony chcą trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. I słownik afektonimów jest dobrym przykładem, dlatego że on ten dwuczęściowy tytuł, czułe słówka słownik afektonimów, miał zawsze tylko na stronie tytułowej. Na okładce było napisane czułe słówka słownik. Ale to tylko tak w pierwszym wydaniu, bo w drugim wydaniu zostały już tylko czułe słówka. Nieraz spotykałem się na łamach prasy kobiecej z takim zarzutem pod adresem polszczyzny, że jest ona uboga, jeżeli chodzi o słowa dotyczące czułości, intymności. Zgadza się pan profesor z tym? Nie, chyba nie. W każdym razie z tych badań, które wtedy wykonano, a pomagał nam jeden popularny portal internetowy, który przeprowadził ankietę wśród internautów i stąd się wziął materiał do tej książki. Nie wynikało z tych badań, aby kobiety były ani bardziej kreatywne, ani mniej kreatywne, jeśli chodzi o
tworzenie tych pieszczotliwych słówek typu biedroneczko. Także sięgnąłem po przykład może nie najbardziej ograny, bo te bardziej ograne to oczywiście kochanie, słonko. Natomiast co dało się zauważyć w ankiecie, ale nie tej jednej, bo to jest takie zjawisko, które występuje w ankietach różnego rodzaju, że odpowiedziało więcej kobiet niż mężczyzn, zdecydowanie, na ankietę. Jak pan profesor sobie to tłumaczy? Nie śmiem tłumaczyć. Bardzo słusznie. Panie profesorze, bo tu dotykamy jeszcze, przeskakując, chciałoby się powiedzieć, z kwiatka na kwiatek w naszej rozmowie, jeszcze innego problemu. Pojawiły się emotikony. Nawet w jednym ze wstępnych wystąpień do konferencji była mowa o tym, że jest nadzieja, że język kompletnie nie zaginie, nie wrócimy do jaskini i rysunków naskalnych, ale emotikony upowszechniły się na całym świecie. Zaczynają pojawiać się w korespondencjach niemalże oficjalnych, w pracach studentów. Nie wiem, czy pan profesor z tym się spotyka, ja się spotykałem, również się pojawiają. Jeżeli student chce zaznaczyć, że napisał coś ironicznie, no to daje emotikon z przymrużonym oczkiem, aby nie było żadnych wątpliwości. Emotikony pomogły trochę w SMS-ach, w mailach. Przedtem dochodziło do różnych nieprzyjemnych sytuacji, kiedy ktoś nie potrafił rozkodować ironii i nie zrozumiał, że chodzi o coś zupełnie innego. Ale jaki jest pański stosunek do tych hieroglifów XXI wieku? W SMS-ach to jeszcze rozumiem. W bardzo krótkich mailach, ale ten student to mnie trochę dziwi, bo to tak wygląda, jakby nie wierzył własnym kompetencjom językowym. Albo kompetencjom wykładowcy, to niestety muszę wziąć także na własne barki. To jeszcze gorzej, tak. No, udział tych znaków semigraficznych, tak zwanych znaków semigraficznych w języku internetu, to jest jakaś jego cecha charakterystyczna, oczywiście nie wszystkich gatunków internetowych, ale niektórych. Ale jeżeli już tak przeszliśmy na internet, to myślę, że jest inna cecha tej odmiany, czy tych odmian właściwie polszczyzny, mianowicie coś, co wynika w moim przekonaniu najważniejsze i ona właściwie jest pochodną ograniczeń technicznych. Ciągle małe ekrany, ciągle mimo wszystko nie najlepsza rozdzielczość i to nas skłania do tego, żeby czytać małymi porcjami, a w dodatku linki, tak, odsyłacze hipertekstowe są taką pokusą, żeby porzucić lekturę nawet tego małego fragmentu, który zdecydowaliśmy się poczytać i przeczytać, pożeglować dalej. Więc krótko mówiąc, życie internauty jest niewdzięczne, jest narażone na mnóstwo pokus. I mnie się przypomina tutaj fragment z historii Odysa, który żeglował i syreny mu zagrażały w pewnym momencie, tak tylko że go uprzedzono o tym, że będzie mijał wyspę Syren, no więc swoim towarzyszom zatkał uszy, sam się przywiązał do masztu. W ten sposób bezpiecznie minął syreny, które go kusiły śpiewem. Moje pytanie, kto zatka uszy internautom, kto ich przywiąże do masztu, żeby nie porzucali tych maleńkich kawałków, które zdecydowali się przeczytać i nie zaczynali lektury czegoś innego. A zatem, panie profesorze, internet ze swoim językiem do zadań specjalnych zdewastuje polszczyznę? I nasze kompetencje językowe? Nie, myślę, że trzeba w internecie jednak widzieć ogromną szansę. To jest chyba pierwszy raz się zdarza w historii, że tak wiele osób może zaistnieć w sferze publicznej jako autorzy. No, wiek XVII pozostawił nam mnóstwo spuścizny pamiętnikarskiej. Tak? Ludzie pisali, ale pisali do szuflady, nie wiedzieli, że ktoś to będzie potem czytał. Natomiast teraz ludzie przeciwnie zachowują się ekshibicjonistycznie, bo wiedzą, że będą czytani, że będą oglądani, niektórzy przekraczają wszelką rozumną miarę i odsłaniają się za bardzo. Ale kładę nacisk na to. To jest pierwsza chyba taka sytuacja, kiedy tak wiele osób może zaistnieć publicznie ze swoimi wypowiedziami, co powinno nas, jak sądzę, mobilizować do tego, by dbać o kształt własnych wypowiedzi. Bo jednak to jest ważne, prawda? I Polacy są szczególnie wyczuleni na punkcie poprawności językowej. Prawnik, który zrobi błąd ortograficzny, traci w naszych oczach jako prawnik właśnie, bo zaczynamy podejrzewać, że on jest niekompetentny w zakresie wiedzy prawniczej, a nie tylko ortografii.
Panie profesorze, rozmawiamy o polszczyźnie, ale na koniec, biorąc pod uwagę całą konferencję, chciałbym panu zadać pytanie fundamentalne w stylu moich dzieci. Po co uczyć się języków obcych? Ani to do zbawienia niepotrzebne, ani do szczęścia nie zawsze potrzebne. To nie tylko pana dzieci, widzę, to pytanie dręczyło, bo jeden wybitny polski językoznawca twierdził, że zróżnicowanie językowe ludzkości jest złem koniecznym. I muszę powiedzieć, że zupełnie się z tą tezą nie zgadzam, ponieważ no owszem, to nauka języka obcego zajmuje czas, ale nie ma żadnej gwarancji, że zwolnieni z tego obowiązku przeznaczymy ten czas na lepsze zadania. I owszem, nauka języka obcego angażuje pamięć, ale co by się stało z pamięcią, gdyby jej nie ćwiczyć? Kiedyś uczono mnie w szkole o narządach, które uległy uwstecznieniu. Nie chcę nawet sobie wyobrażać, jak wygląda uwsteczniona pamięć, ale nauka języka obcego to jest jeden ze sposobów, aby temu zapobiec. A Andrzej Rosiewicz kiedyś śpiewał o tym, że pękłby ze śmiechu, gdyby miał żonę Czeszkę, prawda? No więc żona to pół biedy, bo z żoną to on by się, nawet gdyby miał żonę Czeszkę, to by się dogadał, ale z teściową to jest powód, żeby się uczyć języków obcych, prawda? Porozmawiać z kimś, przeczytać książkę, która nie została przetłumaczona na nasz język, nie wiem, poruszać się swobodnie za granicą w czasie wakacji. I do tych wszystkich praktycznych powodów trzeba by oczywiście dodać jeszcze to, że każdy język obcy jest właściwie nawet nie kluczem, nie drzwiami, ale całą bramą szeroką do obcej kultury, którą możemy poznać dzięki niemu i na odwrót, żeby zrozumieć pewne wyrazy, trzeba też coś wiedzieć o społeczności językowej, która ich używa. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Profesor Mirosław Bańko. Dziękuję państwu.